Czy chciałbyś mieć więcej pieniędzy? Czy chciałbyś mieć więcej szczęścia w życiu? A może chciałbyś mieć i to, i to? To słuchasz właściwego nagrania. Wystąpienia publiczne są jedną z utartych dróg do satysfakcjonującego życia. Jednak, zanim zaczniesz przemawiać, warto zadbać o jedno. O co? O kontakt z publicznością. Jak można to zrobić? Jeden ze sposobów zastosowałem na początku tego wystąpienia. I jeśli jeszcze mnie słuchasz, to znaczy, że zadziałał. Co takiego zrobiłem? Zadałem pytanie. Dlaczego zadajemy pytanie? Bo pytania są jak haczyki dla umysłu. Zaczepiają nas, intrygują, skupiają naszą uwagę. A o to nam, mówcom, przede wszystkim chodzi. Jeśli jesteś na sali, domagaj się reakcji. Staraj się wywołać swoim pytaniem jakąś reakcję, odpowiedź. Nie ignoruj tego, że ludzie na nie nie reagują. A w momencie, kiedy ją uzyskasz, podziękuj. Doceń swoich słuchaczy. Co jeszcze można zrobić? Zadać kolejne pytanie? No bardzo dobrze. Ale co oprócz pytań? Pauza. Pauza to jedno z narzędzi, które możesz zastosować. Nie mów nic do momentu uzyskania uwagi swoich słuchaczy. Bo to my uczymy innych, jak mają nas traktować. Jeśli zaczynasz mówić, zanim skupisz uwagę na sobie, to ryzykujesz tym, że nie zostaniesz usłyszany, bo inne rzeczy będą zaprzątać głowy twoich słuchaczy. A do tego wysyłasz mocny sygnał, że to, co mówisz, jest mało ważne. Kolejna sprawa. Kontakt wzrokowy. Staraj się patrzeć prosto w oczy ludzi, do których mówisz. W nagraniu z kamerą to trudne, ale ilekroć przemawiasz na żywo, patrz. Nawiązuj kontakt wzrokowy i obserwuj reakcję słuchaczy na to, co mówisz. Co robić, jeśli zauważysz, że tracisz ten kontakt? Zareaguj. Zauważ to. Nazwij. Powiedz, widzę, że teraz nie mam z wami kontaktu. Staraj się zrozumieć, z czego to wynika. Może ze zmęczenia. Może na sali jest za zimno, może za gorąco. Zaproponuj jakieś rozwiązanie. Zmień tempo wystąpienia. Zrób przerwę. Stale kontroluj poziom energii swojego wystąpienia i publiczności na sali. Dziękuję, że obejrzałeś to nagranie.